najbliższą sobotę 12 już wielka parada smoków w Zakolu Wisły pod Wawelem. Nie trzeba jej specjalnie zachwalać, no bo każdy z nas zna doskonale jej renomę. Ale może nie każdy zastanawiał się, jak to jest, że wizerunki smoków jakoś tak dziwnie przypominają sylwetki przedpotopowych dinozaurów. Dlaczego tak się dzieje? Skąd takie skojarzenia? No to już pytania do kolejnego gościa programu O tym się mówi. Doktor Rafał Garlacz, kustosz Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No jak pan sądzi, skąd te podobieństwo smoków i dinozaurów? Myślę, że to nawet chyba nie dinozaury miały w tym wszystkim udział, ale współczesne gady, bo wystarczy popatrzeć nawet na naszą zwykłą jaszczurkę i jeśli przyjrzymy się jej naprawdę blisko, no to jest duże podobieństwo do tego, co widzimy na rysunkach jakichś smoków, prawda? Chociaż faktycznie, jeśli znajdowało się gdzieś kości dużych dinozaurów, które miały naprawdę potężne rozmiary, no to wtedy te potężne zębiska, które wystawały z paszczy, no mogły człowieka przerazić. Także myślę, że tutaj tak dwutorowo trzeba by to było potraktować. Raz te znajdowane szczątki, a druga droga to jednak współcześnie żyjące gady, które też naprawdę mogą być dosyć mocno przerażające. Czyli coś na rzeczy jest, tak? No coś tak, oczywiście. No bo istnieją różne teorie na temat tych smoków legendarnych. Jedna z nich to jest teoria Giertycha, nie ministra, ale jego ojca. Ta teoria mówi, że ludzie stawali kiedyś oko w oko z dinozaurami. Czy mogło się tak zdarzyć? No, zdarzyć się tak raczej nie mogło, ale oczywiście tutaj bazujemy na zupełnie innych przesłankach niż tu pan Giertych pewnie by chciał usłyszeć. Oficjalnie nauka podaje, że dinozaury wymarły około 65 milionów lat temu, a na Ziemi dominowały przez no, grubo ponad 150 milionów lat, więc człowiek pojawił się całkiem niedawno. Więc człowiek i dinozaury razem w tym samym czasie, no to raczej jest daleko niemożliwe w tym momencie, według przynajmniej współczesnej wiedzy, prawda? Bo rozumiem. Wszystko może się zmienić, chociaż tak długo ten problem jest wałkowany i badany, że chyba tutaj zmian tak dużych nie będzie. Już nie będzie. No jest jeszcze teoria naszego rysownika i satyryka Andrzeja Mleczki, który twierdzi, że tak jak pan mówisz, że stanięcie oko w oko człowieka i dinozaura pewnie było niemożliwe. Aczkolwiek kto wie, może jakieś kości w cudzysłowie walały się gdzieś po lasach i ludzie w taki sposób poznali dinozaury. Jest taka możliwość? No tutaj już jest to teoria bardziej prawdopodobna, tym bardziej, że na terenie Polski całkiem niedawno odnaleziono szczątki dinozaurów. Co więcej, to było na zachodzie Polski i takie szczątki odnaleziono w kopalni, w której wydobywano glinę do cegielni. I okazało się, że te szczątki tego dinozaura, no są problemy tak naprawdę z określeniem, czy to był dinozaur, czy to był jakiś inny gad. W każdym bądź razie jest to najstarszy przykład tak dużego gada, który żył na terenie Polski około 200 milionów lat temu i naukowcy, ponieważ mają takie prawo, zrobili drobnego psikusa nauce i nazwali te szczątki, które znaleziono, smok wawelski. To jest oficjalna łacińska nazwa, która funkcjonuje w świecie nauki obecnie. Smok wawelski. Miał on około 5-6 metrów długości. Na pewno był drapieżnikiem i w tamtym okresie był to zdecydowanie największy drapieżnik, jaki na terenie Polski i tej części Europy w ogóle występował. No jest jeszcze jeden problem, skąd smoki wzięły skrzydła, ale to chyba taki problem natury filozoficznej już bardziej niż ściśle naukowej. Chyba tak. Chociaż były przecież duże gady latające, no ale te skrzydełka takie maciupeńkie, które się zwykle rysuje różnego rodzaju smoczką, prawda, w różnym stopniu uśmiechniętym, no jednak by takiej masy ciała nie były w stanie unieść. A niech pan powie, panie doktorze, czy istnieją dzisiaj zwierzęta, które w jakiś sposób przypominają smoki, albo może które się smokami nazywają? Tak, oczywiście, że istnieją. Na przykład w Azji Południowo-Wschodniej żyje taka jaszczurka drzewna, która nazywa się smok, Dracovolans. I nazwa wzięła się stąd, że ta jaszczurka żyje na drzewach i posiada bardzo długie żebra, pomiędzy którymi jest rozpięta skóra. I teraz ta jaszczurka potrafi skoczyć z drzewa i takim lotem ślizgowym potrafi przemieszczać się pomiędzy tymi drzewami. Co więcej, potrafi nawet zawrócić i wrócić w to samo miejsce, z którego wystartowała. Więc jest to oczywiście lot taki ślizgowy, ale no, to a propos tych skrzydełek, prawda? No wygląda tak, jakby skrzydła miała. Jakby miała, aczkolwiek ona jeszcze nogi na bok rozkłada, tak bardzo szeroko. Mm-hmm. I te nogi sobie sterczą w cztery strony świata, pomiędzy tym są te bardzo szerokie żebra. No i taki spadochron potrafi całkiem dobrze latać.
Natomiast w Meksyku, w Ameryce Środkowej występuje jaszczurka, która nazywa się bazyliszek. I no, po pierwsze z wyglądu bardzo przypomina bazyliszka, ponieważ za głową ma taki bardzo szeroki kołnierz, który potrafi rozłożyć w momencie, kiedy jest zagrożona ta jaszczurka. Co więcej, otwiera bardzo szeroko pysk, a kiedy musi uciekać, to potrafi biegać po powierzchni wody. Ma bardzo długie tylne nogi z bardzo długimi palcami i kilkanaście metrów odbijając się od powierzchni wody może uciekać. No i tutaj też chyba było jakieś takie skojarzenie wtedy, kiedy opisywano ten gatunek do smoków, że nazwano właśnie nazwą bazyliszka. Czasami nazywana też jest jaszczurką Jezusa z tego chodzenia po wodzie właśnie. Czyli tak sobie myślę, skąd też wziąć się mogły te rozmiary legendarnych smoków? Może po prostu strach ma wielkie oczy? I to chyba tak, dokładnie. Będzie pan oglądał Paradę Smoków? No, wybieram się w sobotę. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do Krakowa, bo akurat nie jestem z Krakowa. Ale jest coś na Wiśle. No i te smoki, które pływają na tych potężnych barkach, naprawdę świetnie wyglądają. Tym bardziej, że ponad 100 lat temu w Krakowie pojawiła się pogłoska, że jednak w Wiśle faktycznie grasuje smok, który wykluł się z jaja ukrytego w smoczej jamie. No, sprawą zajęły się odpowiednie władze i cóż się okazało? Zgadnie pan, co się okazało? No nie mam dla tego pojęcia. Zamieniam się w słuch. Okazało się, że jednak coś pływa w Wiśle, co zżera kaczki. I tak było przez 3 miesiące. No, okazało się, że w Wiśle znalazł się aligator, który uciekł. Tak, uciekł z takiej menażerii w momencie, kiedy go kąpano i właściciel trochę się nie przyznał do tego, że mu ten aligator uciekł. No i to zwierzę żyło przez 3 miesiące w ciągu lata właśnie w krzakach nad Wisłą. Później urządzono polowanie i tego aligatora upolowano. I co więcej, ten aligator jest do obejrzenia w naszym muzeum tutaj w Krakowie na ulicy Ingardena 6. Także gdyby ktoś przed paradą chciał zobaczyć, to oczywiście jest to możliwe w niedzielę też. Coś takiego, co smoki przypomina. Tak, dokładnie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Trochę rozważań teoretycznych, ale też i trochę wiedzy posiedliśmy. Przed paradą smoków przyda się na pewno. Doktor Rafał Garlacz, kustosz Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję i pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia. Był gościem Radia Kraków.